witam was serdecznie w kolejnym odcinku Wikinga Odkrywcy. Jest piątek, nie ma jeszcze południa, zaczynam weekend. I to jest fantastyczne dla mnie, że w niektórych miejscach można pracować w czwartki dłużej, ale skończyć w piątek, dużo wcześniej. Także nie ma jeszcze południa, a ja już mam weekend. W dzisiejszym odcinku chciałem wam powiedzieć o kilku sprawach, o których należy pomyśleć dużo wcześniej przed wylotem. Czyli o biletach, na temat wizy, na temat szczepień oraz miejsca, gdzie można znaleźć jakieś miejsce na noc. Jeśli chodzi o bilety, starałem się dowiadywać w różnych miejscach, również od moich przyjaciół, którzy mają dużo większe doświadczenie w podróżowaniu, kiedy jest najlepszy moment, żeby szukać biletu. Wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że takiego momentu nie ma. Trzeba na bieżąco monitorować sytuację, sprawdzać strony internetowe. Jest kilka profili na Facebooku, gdzie ludzie, maniacy po prostu, zajmują się wyszukiwaniem najlepszych okazji i udostępniają wtedy informacje. Także możecie również poszukać czegoś takiego. My zaczęliśmy monitorować ceny biletów w listopadzie zeszłego roku. A w grudniu, kiedy dowiedziałem się, że faktycznie będę mógł wziąć urlop na cały maj, no to już tak na fest zaczęliśmy szukać. I znaleźliśmy fajną ofertę na stronie momondo.com. Linki później umieszczę na dole w opisie. Mamy połączenie z Kopenhagi do Stambułu i następnie ze Stambułu już bezpośrednio do Manili. To jest 17 godzin, ja myślę, że to jest bardzo dobry czas. No i cena to około 8000 koron, czyli około 4500 zł za dwie osoby w dwie strony. Więc to jest bardzo fajna cena. Oczywiście możecie znaleźć coś tańszego, ale wtedy wasz lot może trwać 56 godzin. Więc my takiego czegoś nie chcieliśmy przeżyć. Obecnie cena tego biletu jest wyższa o 3000 koron, czyli ponad 1500 zł. Więc to była dobra decyzja, żeby wtedy zacząć wykorzystywać ten bilet. Jeśli chodzi o szczepienia, różne są opinie. Ja się zaszczepiłem na tężec z błonnicą, na dur brzuszny, na zapalenie wątroby. Potem jakąś grypę jeszcze wziąłem, coś takiego. Zrobiłem to w Danii, zapłaciłem za to 700 koron. Czyli niecałe 400 zł. Jeżeli nie jesteście pewni, czy to wystarczy, możecie wysłać informację do sanepidu z waszego miejsca zamieszkania. Wtedy oni wyślą wam z 4 strony, a 4 co należy zrobić i zapłacić parę tysięcy złotych, więc decyzja należy do was, czy chcecie płacić kilka tysięcy złotych, czy chcecie płacić kilkaset złotych i ryzykować. Ja stwierdziłem, że nie będę chorował, więc zrobiłem tylko podstawowe szczepienie. Znam osoby, które się nie szczepiły, mieszkają 2 lata na Filipinach i generalnie nic ich nie rusza. Ja znam osoby, które zaszczepiły się na wszystko i po prostu były odsrane po kostki. Także no nie ma reguły. Jeśli chodzi o wizę, standardowa wiza turystyczna to wiza miesięczna. I wy robicie ją sobie na lotnisku w Manili, w urzędzie imigracyjnym. Z tego co moja żona mi mówiła, powinna być bezpłatna. A jeżeli macie na przykład plan zostać trochę dłużej na Filipinach, a przy okazji zwiedzić coś dookoła, jakieś kraje ościenne, to w momencie, kiedy opuścicie Filipiny na jeden dzień i wrócicie z powrotem, automatycznie macie znowu wizę za darmo na miesiąc. Zakwaterowanie. Jest też sporo stron. Generalnie wszyscy rzucają się na booking.com. My również sprawdziliśmy. Ceny są dużo wyższe. My skorzystaliśmy z wyszukiwarki, która nazywa się agoda.com. Oczywiście można znaleźć super tanie noclegi, z tym nie ma problemu, tylko wtedy należy zastanowić się, co jest dla was najważniejsze. My nie mieliśmy swojego miesiąca miodowego, więc stwierdziliśmy, że chcemy sobie wziąć trochę tańszy hotel, a co najważniejsze, żeby ten hotel miał ochronę, gwarancję, że twoje bagaże po prostu będą w miejscu, w którym je zostawisz. Nie każdy hotel coś takiego oferuje, czy hostel, i wtedy może być różnie. Więc my zapłaciliśmy za hotel mniej więcej tyle, ile w Polsce się płaci. Czyli około 100 zł za dobę, więc to jest dobra cena. Ale oczywiście można znaleźć super tanie, naprawdę super. Za dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt złotych.
jeszcze. Jeżeli macie jakieś pytania właśnie związane z tymi formalnościami, które tutaj Wam powiedziałem, proszę bądźcie aktywni w komentarzach. Na wszystkie oczywiście odpowiem. W tym momencie nie przychodzi mi nic więcej do głowy, co by było takiego najbardziej istotnego. W każdym razie zostawiajcie ślad po sobie, lajkujcie, subujcie. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Break of dawn.